Jesteśmy w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostroszowicach. Opiekunowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej zorganizowali parę dni otwartych jakby dni dla dzieci ze wsi oraz przyjezdnych. Dzieci bawią się, poznają sztukę pożarniczą przez zabawę, różne konkursy i fajne sprawy. Jestem z Bielawy, moja mama znała pana Sławka i zapisała mnie tutaj na te zajęcia. Co robiłeś na tych zajęciach? Uczyłem się różnych rzeczy, jak ratować psy, ludzi, jak gasić pożary. Czy to było w ogóle ciekawe? Tak, bardzo ciekawe. No jak psa uratować? No na przykład, żeby nie ugryzł, jakby miał złamaną rękę, nogę, trzeba mu jakby zbandażować, jakby kaganiec taki zrobić na buzi, żeby nie ugryzł. A podoba ci się w ogóle praca strażaków? Tak. A chciałbyś im kiedyś pomagać? No, chciałbym. A na takie zajęcia po kolonii, jak w tej chwili uczestniczysz, też chętnie byś wrócił kolejny raz? Na pewno tak. Jestem bardzo zaskoczony pozytywnie, że młodzież bardzo chętnie się garnie do tego i przyswaja te trudne jednak pojęcia. Jestem zaskoczony bardzo pozytywnie. Wszystko było bardzo, bardzo poprawnie wykonane. Nawet jeśli niektóre tematy nie do końca są dopracowane, mamy nadzieję, że jeszcze w te wakacje uda nam się poprowadzić warsztaty. Doszlifujemy. Jestem z Bielawy, w MDP jestem od jakichś 4 lat i przyjechałem na zajęcia do straży. Dlaczego w ogóle zapisałeś się do MDP? Ponieważ gdy spotkałem ich pierwszy raz, bardzo mnie to zaciekawiło, a od zawsze marzyłem, żeby pomagać ludziom, więc były to bardzo fajne zajęcia do nauki. A co się na tych letnich zajęciach działo? Prowadzili opiekunowie zajęcia w pomaganiu ludziom przy na przykład amputacji, przy jakichś ranach, rozcięciach, jak się zachować się. Również prowadzili zajęcia z pomocy zwierząt, psom dokładnie, i jeszcze były zajęcia z rozwijania linii gaśniczych. Czy na takich zajęciach można się było czegoś nauczyć? Jasne, że można było. Jeśli się słuchało, było zaciekawionym, zawsze można się czegoś nauczyć. Czy w tej chwili czułbyś się pewniej, gdybyś trafił na jakieś takie zdarzenie? Tak, jasne. Na pewno bym wiedział więcej, na przykład przy ratowaniu psa, jak mu lepiej pomóc. A oprócz takich zajęć, mieliście takie zajęcia typowo gier, zabaw, nie tylko uczące? Tak. Były przerwy pomiędzy zajęciami, gdzie można było sobie grać w bilarda, w piłkarzyki i rozmawiać sobie koleżeńsko. Dzieci każdego dnia, z wyłączeniem dnia dzisiejszego, miały zadanie domowe. I to było sprawdzenie w domu, zapytanie rodziców, gdzie znajduje się apteczka, nie tylko w samochodzie, żeby była nie tylko w samochodzie, gdzie znajduje się gaśnica. Więc dzieci zadawały pytaniom rodzicom. Jestem przekonany, że mówiły też, po co to jest ważne. Więc jestem przekonany, że poprzez dzieci trafiliśmy również do rodziców. Mamy nagrody, które jeszcze nie dostali, czekają z niecierpliwością. Każdy wybierze sobie po 2-3 rzeczy z takiego boksa. Zobaczymy, czy będą zadowoleni. Mam nadzieję, że tak. Wiedza, nauka poprzez zabawę sama wejdzie do głowy. Ideą było, żeby oni, czyli nasi podopieczni, mogli się bawić. I tu już wiemy, że 31 lipca, kolejny dzień, gdzie będzie można nas odwiedzić w remizie, będzie dzień otwarty. Od godziny 10 do godziny 17, na które zapraszamy wszystkich, nie tylko mieszkańców Ostroszowic, okolicznych miejscowości, Bielawy, Dzierżoniowa, Ząbkowic. Kto chce, może do nas przyjść. Też będziemy się bawić i będziemy się uczyć, będziemy mówić, co strażacy robią. Jest duże zainteresowanie młodzieżowymi drużynami pożarniczymi. Wiemy, że okres pandemii nie sprzyjał spotkaniom. Na chwilę obecną mamy troszeczkę więcej luzu i po tej młodzieży, która tu przychodzi, która deklaruje swoje przystąpienie, już rozdałem kilka deklaracji o przystąpieniu do nas, młodzi ludzie zobaczyli, że warto, więc o przyszłość, myślę, drużyn strażackich na wsiach możemy być pewni.